życie z powodu tych różnych ekumenicznych rzeczy, z powodu tych różnych niedowiarstw, które są po różnych kościołach, tej atmosfery braku cudów, tej atmosfery braku wiary, która jest w wielu miejscach dzisiaj, nawet w kościołach dziesiątkowych charyzmatycznych. My potrzebujemy dzisiaj mięsa, które nas nakarmi, mięsa duchowego, które nas ożywi, naszego ducha, wzmocni naszego ducha i które nas utwierdzi w prawdzie. Każdy kościół, który nas nie utwierdza w prawdzie, nie tylko jest w błędzie, ale wiedzie nas dalej od prawdy i gniecie naszego ducha, gniecie nasze życie. Jeżeli nie mamy głoszonej prawdy o wszystkich rzeczach, to jesteśmy pognieceni duchowo, jesteśmy wkurzeni i zastanawiam się, kiedy pastor tak i owak i w końcu zacznie prawdę głosić, prawda? Ale dzisiaj chciałem taki również codzienny temat się podjąć. Ostatnio tak czasami nagłówki gazet patrzę, nie czytam wszystkiego, wszystko mnie nie interesuje, ale od czasu do czasu pojawia się coś ciekawego i teraz znowu będzie ekumenia i papiestwo, wiecie, gloryfikować się i tak dalej. Chciałem coś powiedzieć na temat niejakiego Jana Newmana. Jan Newman, papież Franciszek zarządził, że będą go kanonizować. W katolicyzmie nikt nie wie, kto idzie do nieba, a kto nie. Większość, 90% albo więcej, ma nauczane, że pójdą do czyśca i może kiedyś tam któregoś dnia z tego czyśca, jak już tutaj odpowiedni grosz poleci, jak tego grosiwem tutaj rodzina zasypie i inni, to może któregoś dnia ten nieszczęśnik czy nieszczęśniczka z tego nieszczęśnego czyśca zostanie wyciągnięta i wtedy może niektórzy pójdą do nieba. Zobaczcie, jaki ten system jest straszny. Zobaczcie, jaki ten system nie daje nikomu nadziei. Ten system wiecznie pracujesz, ale pracujesz poza Jezusem, pracujesz na nie dający nic uczynkach, które są bałwochwalcze, które są, nie dają mi tylko nic, ale ludzi, fałszywy system, nie ich życie kłamstwem i oszustwem. Jan Newman, kto to jest Jan Newman? Kto jest Jan Newman? Kto to był może Jan Newman? Papiestwo chce go kanonizować. Papiestwo kanonizuje tych ludzi, bo kanonizacja przynosi, jest to bardzo dobry dochód do tego systemu rzymskokatolickiego. Kanonizacja jest i wyniesienie na ołtarz, jeżeli jest jakiś tam nieszczęśnik, wiecie, żył całe życie w tym zwiedzeniu katolickim i później odchodzi i tam jakieś, wiecie, oni tam sobie to obliczają, mają całe sztaby, to niektórych z nich wynoszą na ołtarz, bo później ci nieszczęśnicy katolicy, te babcie zgięte, ci młodzi ludzie, nastolatki nawet, będą się później do nich modlić. Jak kogoś kanonizują i później jest beatyfikacja wcześniej i później jest kanonizacja. Kanonizacja taka, wiecie, nazwa fachowa, lekarska na stanie się w cudzysłowie świętym. W systemie poza Jezusem, w systemie poza... Katolicyzm nigdy nie był zbawczy, nigdy nie będzie. To po śmierci papież sam twierdzi, że no, który z nich może był święty, może się coś tam zdarzyło, coś tam się wydarzyło i może w ten sposób zostanie świętym. A więc Jan Newman, jakieś ma jeszcze jedno nazwę, ale nie pamiętam, między Jan coś tam Newman. I to był przykład, który ja bym nazwał taki protoekumenicznego upadku. Protoekumenicznego upadku. Jeżeli chociaż troszkę studiujecie krajobraz religijny, to wiecie, że w ostatnich latach, poprzednich latach, ileś tam lat wcześniej, w pewnym momencie wiemy, że od wiary odpadł na przykład Ulf Ekman, prawda? I wielu pastorów takich znanych jeździło, wiecie, do Watykanu, brał udział w różnych konferencjach,
za plecami wierzących podkopywała i żeby nowy paradygmat do Kościoła przynieść. Ale ten człowiek jest proto takim ekumenikiem i ten ekumenizm, ta uciekanie od prawdy, zamiast przyjęcie prawdy, wytrwanie i stanie w tej prawdzie, w mocy Bożej, ten człowiek uciekał od prawdy i on był, jak życie jego poczytacie, on pochodził z rodziny, bo przynajmniej z jednej strony matka pochodziła z rodziny hugenotów. To co byli hugenoci? Hugenoci dzisiaj są przedstawiani bardzo źle, ja słyszałem przez jednego pastora, ale hugenoci to była taka we Francji taka grupa protestantów i oni zostali, póki co tam Francja była w miarę tolerancyjna, więc ci hugenoci sobie tam byli, ale w końcu rzymskokatolicyzm dorwał się, zbałamucił tam króla ówczesnego, czy jak on się nazywał wtedy, i w końcu podburzyli płotę i hugenoci byli z masakra, ich była masakra hugenotów i musieli uciekać z Francji. Dzisiaj Francja jest taką duchową pustynią, później za to, co oni zrobili hugenotom. Później przyszła kryska, jak to mówią, namatyska, polskie przysłowie, słyszycie o takim przysłowie, przyszła kryska namatyska i później rewolucja francuska, później księżom katolickim głowy ścinali, prawda? Ale przez to wszystko Francja stała się po dzień dzisiejszy duchową pustynią, duchową pustynią, dlatego trzeba się modlić, żeby Bóg któregoś dnia tam przebudzenie wysłał. Bo jest to starsza pustynia duchowa, ale jest tam, są tam rzeczy, które były zrobione, które ciążą nad tym narodem i decyzje, które przodkowie podejmowali, ludzie mówią, jak, skąd wiesz, że coś jest grzechem generacyjnym, no bo widzisz, decyzje, które porobili, ciążą później na przodkach. To, co jacyś przodkowie Żydów zrobili i Chrystusa tego i później mówili, to pokolenie, które mówiło, ci Żydzi, nie, że wszyscy Żydzi teraz to robią, ale to pokolenie, które było za czasów Jezusa, powiedziało przecież, że krew jest to, co Jezusowi zrobili, że to się później odbije na nich, na ich dzieciach. I zobaczcie, Żydzi do dnia dzisiejszego są prześladowani, są szkalowani, nawet w Europie, której Unii Europejskiej, która, wiecie, totalne zamieszanie przyniosła. Cały czas słyszymy coś, jakieś napaści, szczególnie od lewicowców, którzy pod pewne grupy opłacają, oraz od całej gromady muzułmanów. Muzułmanów w Europie jest w 2010 było 45 milionów. Wyobrażacie sobie, co Unia Europejska zrobiła. Jakie zło czyni każdego dnia. Ale Bóg się obróci przeciwko nim i przeciwko ekumenizmowi również. Newman, bo nie mamy czasu. Newman urodził się w rodzinie, jego ojciec był bankierem, a jego matka właśnie się wywodziła z tych hugenotów, jak któreś tam pokolenie hugenotów. I Newman w wieku 15 lat gdzieś tam Ewangelię słyszał, nie wiem dokładnie jak to było, bo tam nie pisało, trochę informacji o nim zdobyć, ale coś miał kontakt ze Słowem Bożym, czy ktoś mu głosił, no i przyjął prawdę i tak dalej, na początku był kalwinistą, ale później, i oczywiście Jan Newman, mówimy o Anglii, on był w Anglii i później stał się jakimś tam, jakie one mają tytuły, jakiś tam kapłanem, nazwijmy go, czy pastorem, czy jakkolwiek to nazywa, w kościele Anglii i tak dalej, i tak dalej. No i ktoś by powiedział, zaczął w miarę, oczywiście my wiemy, że denominacje są bez ducha, ale jakieś tam prawdy o Bogu słyszał, coś tam się uchwycił, coś próbował robić i coś próbował, nie wiadomo dokładnie, ja tam nie byłem, jak on się nawracał, więc ciężko wyczuć, ale jakąś prawdę zajaczył
I on oczywiście również obok tych rzeczy przyjął to, że wiecie, no katolicyzm był tym bałwochwalczym systemem politeistycznym, który no ludzi po prostu, zobaczcie co katolicy na całym świecie robili, normalnymi ludźmi, miesza im w głowach, daje im złudne nadzieje i obciąża duchowo tymi demonami, które stoją za tym systemem. I Newman sobie żył i był tym, był jakimś tam tym pasterzem, pastorem, nie wiem jakie on tam tytuły ma w tym kościele Anglii, ale był jakimś tam taką, tego typu osobą. I oczywiście jeden z podstawowych problemów jest to, że no, ten człowiek był jakimś tam takim naukowcem trochę, jakiś tam miał jakieś koneksje z Oxfordem i tak dalej. I wiecie, po drodze różnych ludzi spotykał, to tak jak dzisiaj wiecie. No i różne rzeczy zaczęły mieć na niego wpływ. Zaczął książki różne czytać, różne dzieła, które no krytykowały pewne rzeczy, krytykowały pewne grupy i tak dalej. Te dzieła oczywiście były pisane przez autorów katolickich, w duchu katolickim, prawda? Żeby... I on przeszedł, to jest taki proto-ekumenik, on przeszedł od prawdy, jakąkolwiek tą prawdę miał. Cokolwiek miał z prawdy w jego życiu, bo tak mówię, ja go nie znam, więc nie wiem. I przeszedł stopniowo, wiecie, zaczął ludzi spotykać, mówił mu różne rzeczy, słuchał różnych wykładów i tak dalej. I przez lata to wszystko, tak diabeł na nim pracował, że te wszystkie prawdy, które miał, były z niego otrząsowane. I stawał się coraz bardziej letni, coraz bardziej podatny na wpływy, coraz bardziej emocjonalny, coraz bardziej mu wszystko nie pasowało i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście mówiąc o prawdzie. I w końcu zaczął się zadawać z katolikami i katolicy go odciągnęli od wiary. I później zaczął w cudzysłowie robić karierę, całą zepsuł wszystko, całą rodzinę zepsuł, wszystkich porzucił, otoczony, wiecie, katolickimi teologiami tak zwanymi, otoczony katechizmami, otoczony tymi pogańskimi zaczerpnięciami i tak dalej, i tak dalej. I umarł bez zbawienia, tak jak każdy katolik. Umarł tego dnia i był zatracony. On żył między 1800, nie pamiętam, pierwszy, a 1800 tam, który już nie pamiętam, ile on żył. Także to jest ten czas. Ekumenizm zaczął się formować gdzieś tak po wojnie. Jak się wojna skończyła, to 1939, to diabeł zobaczył doskonałą. Diabeł zawsze jeździ na emocjach. Diabeł widział, ludzie byli emocjonalnie zjechani, bo no, Hitler próbował całą Europę, wiecie, zagrabić i zorać i inaczyć ją po prostu na ten system nazistowski. Więc później, jak to wszystko upadło, to po wojnie, obok odbudowy, diabeł szykował nowy reżim. Diabeł szykował nowy reżim. My jeszcze, te kraje niektóre miały jeszcze komunizm i tak dalej, ale diabeł szykował. Diabeł szykował swój ustrój ekumeniczno-globalistyczny, który dzisiaj oglądamy i tak dalej, i tak dalej. A więc papież go wynosi 13 października chyba. Ma go wynieść, żeby się później do niego katolicy, wiecie, te różańce klepali i tak dalej. Zobaczcie, jaki wielki upadek. To widzę, to jest droga wielu ludzi dzisiaj. Tak wielu chrześcijan dzisiaj, nawet dziesiątkowców, charyzmatyków, niektórych chodzi tymi drogami. Drogami zdezelowanego umysłu. Drogami, gdzie jedyna prawda to jest, kiedy oni się dobrze czują, kiedy mają emocje pobudzone, kiedy mogą sobie potańczyć. Oni do nich nie dociera. A więc jest to ostrzeg.